Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam podstawowe czynności na przeglądzie serwisowym na podstawie pompy ciepła Panasonic T-Cup. Znajdujemy się w Szczecinie, na obrzeżach Szczecina w zasadzie, ale ciągle jeszcze Szczecin. Dom 300-metrowy, bardzo duży dom. Tu jest podział, jak widzicie, dwie grupy pompowe zamontowane dla potrzeb podłubówki i ogrzewania grzejnikowego. Pracujemy na dwóch różnych parametrach, które sobie tutaj klient wysterowuje osobno na sterowniku. Pompa ciepła, tak jak mówiłem, T-Cup 12-kilowatowy, trójfazowy T-Cupik. Mocna pompa, dlatego że tutaj też są bardzo wysokie wymagania grzewcze tego budynku. Minimum to jest 23 stopnie, żeby było, a nawet czasami więcej. Mamy też dosyć duże zużycie wody. Jest to dom po modernizacji, tu również udało się uzyskać dofinansowanie na tą inwestycję. Poprosimy też właściciela domu, żeby troszeczkę nam powiedział o tych oszczędnościach, czy to jest ok, czy nie ok dla niego, żeby się też wypowiedział. Co tu pracowało? Pracowało tu stary kocioł stałopalny na pelet, na miał, jak się śmiejemy, co miał klient, to miał, to dawał i palił. Widzicie, kotłownia już jest czyściutka. W okresie zimowym ten kocioł dogrzewał ciepłą wodę użytkową, również w okresie letnim pompa ciepła powietrzna dogrzewała ciepłą wodę użytkową, którą też gdzieś tam przemycimy, pokażemy, jak ona wygląda. Jest demontowana, już nie działa, nie pracuje. Nie było sensu jej tak naprawdę podłączać. Można byłoby jeszcze kombinować, żeby zbiornik ciepłej wody użytkowej był dwuwędrzemnicowy, wtedy można byłoby tą pompę podłączyć. Natomiast wydajność tej pompy już jest na tyle fajna, że tamta, nie wiem, czy nie byłaby, pracowałaby trochę drożej. Ok. Jeżeli chodzi o czynności obsługowe, zawsze firma, producent daje taki protokół, czy to będzie Panasonic, czy to będzie, nie wiem, Samsung, Kaisei, czy to będą jakieś inne Midee. Każdy jakiś tam protokół swój posiada. Jeżeli nie, to warto sobie w firmie stworzyć też własny taki protokół, żeby te podstawowe czynności zapisywać, zostawiać to klientowi, dlatego że przyjdzie następny serwisant i w jakikolwiek sposób chciałby zobaczyć cokolwiek było, co tam się działo, czy było robione, czy nie było. Oczywiście ja zachęcam do wypełniania rzetelnie tych protokołów. Widziałem niejednokrotnie protokoły wypełnione, że wszystko było wykonane. Po trzech dniach jechaliśmy na awarię do jakiejś tam pompy i okazuje się, że instalator wypełnił, a tak naprawdę żadne czynności nie zostały wykonane. My je dzisiaj wykonamy, ja pokażę, jak to wygląda, tak jak mówię, na przykładzie pompy ciepła Panasonic. W pierwszej kolejności to, co ja zawsze sprawdzam, jak przyjeżdżam na urządzenie, sprawdzam i spisuję, to są numery seryjne. Tu akurat jest tabliczka znamionowa, której będzie ciężko być może Przemkowi ją pokazać. Jest tabliczka znamionowa, ja się troszkę odsunę. I taka sama tabliczka znamionowa też się znajdzie na jednostce zewnętrznej, więc spisujemy sobie numery seryjne, spisujemy sobie model urządzenia. Przy okazji możemy skontrolować, czy to jest gaz, jaki tu jest gaz, jaka jest ilość gazu, dopytamy klienta, czy w bazie CERO zostało to zarejestrowane. Dzisiaj będziemy musieli wykonać również próbę szczelności tego układu chłodniczego za pomocą przyrządu pomiarowego i odnotować to w protokole, przekazać to klientowi. Klient to w bazie CERO zanotuje, żeby zostały dzisiaj czynności wykonane. Przeglądowe i czynności kontrolne sprawdzenia szczelności układu chłodniczego. Ok, w pierwszej kolejności już jak mamy sprawdzone, że model to jest ten model, zajmiemy się najpierw czyszczeniem filtrów, dlatego że później będziemy musieli sprawdzić sobie przepływy, skontrolować urządzenia, więc te filtry już teraz powinny być wyczyszczone, żeby ten przepływ był taki, jak byśmy chcieli, a nie żeby był zakłócony poprzez brudne filterki. My mamy tutaj separator magnetyczny z separatorem powietrza. Ten separator powietrza tutaj jakby nie pełni tej funkcji separacji powietrza takiej w 100%, dlatego że powinien być w jakimś tam wyższym punkcie zamontowany. Natomiast jak już wiecie z naszych filmów, my je przez pewien czas stosowaliśmy ze względu na fajną cenę przy dużym zamówieniu. Więc przy okazji, jeżeli odseparował nam trochę powietrza, to odseparował. Bardziej go używamy jako separator zanieczyszczeń stałych. Magnetyczny separator. To jest ten cały magnesik, który powoduje, że tu się do ścianki przyciągają różne farfocle metalowe, cząstki metaliczne. Polecam przykleić sobie taki magnesik, jakkolwiek by to nie było, czy to tej firmy, czy innej, gdzieś przykleić do metalowej budowy w miejscu widocznym, bo bardzo często się zdarza, że przyjeżdżamy na instalację i nie ma tego magnesu, albo gdzieś tam leży, bądź ktoś go już sprzątnął. Bez magnesu po prostu separator magnetyczny nie działa.
jako separator magnetyczny cząstek metalicznych. Mamy zawór spustowy. Opróżniamy trochę instalacji. I możemy, Przemek, pokazać. Tu była instalacja wodą uzdatnioną napełniona. Więc zobaczcie, to jest pierwszy rok od uruchomienia pompy ciepła. Myśmy ją uruchomili 5 października, mamy teraz 28 wrzesień, więc sam czas. Zobaczcie, że ta woda uzdatniona, mimo że tu są grzejniki stalowe, jest cały czas czyściutka. Separator magnetyczny w zasadzie ten nic nie wyłapał z grzejników. Jeszcze będziemy mieli tutaj jeden filtrek do wyczyszczenia. Zobaczymy, co tam się znalazło. Pewnie jakieś cząstki paku gdzieś zerwanych z gwintów jeszcze gdzieś tam krążyły w układzie, więc to się pewnie zatrzymało też na tym filtrze. Tu jesteśmy zadowoleni z tego stanu. Możemy sobie to zakręcić. Poprawiamy gumeczkę i składamy z powrotem filterek. My na instalacji mamy jeszcze jeden filtr, w zasadzie reduktor również ciśnienia. To jest ten samoczyszczący się filterek. Jak widzicie, tu się troszkę osadu już zebrało. On jest samoczyszczący, dlatego że samoczyszczenie jest banalnie proste. Mamy przepływ wody z tej strony, więc zamykamy wejście wody dalej na urządzenia tutaj nasze grzewcze. Po prostu odkręcamy zaworek i znowu zrzucamy syf, który jest. Jak widzicie, znów tutaj się nic nie stało. To jest woda sieciowa, więc jakby widać, że ona jest w miarę czysta. Natomiast tutaj inwestor jeszcze ma na wejściu kolejne filtry. Wcześniej jeszcze przed naszymi, my to bardziej stosowaliśmy jako reduktor ciśnienia, tutaj używamy. Nie ma tak źle. To całkiem nieźle wygląda. Tu jest jeden filterek. Tu mamy jeszcze drugi filterek, bardzo podobny do tego naszego. O, coś pokapało. Więc widzicie, jakość wody sieciowej jest całkiem dobra. Dobrze, czyli te filterki mamy poczyszczone. Przechodzimy do czyszczenia filtra tutaj wewnątrz i tu już by należało pompę wyłączyć, bo będziemy grzebać w środku. Mamy dwie śrubeczki od dołu, które za chwilkę odkręcimy. Ja sobie tutaj tylko stołeczek wezmę, bo nie dosięgnę zapewne. I teraz tak, tu mamy w Panasonicu, bynajmniej mamy tutaj w tym miejscu filterek. Te filtry producenci pomp dają, nie dają. To jest dla nas, bynajmniej w firmie, jest to filtr jakby dodatkowy, który stosowany jest. Ten zawsze dajemy w standardzie. Bez względu na to, jaka będzie pompa, czy tu będzie filtr w Panasonicu już też magnetyczny, czy nie, my to zawsze stosujemy. Warto podłożyć, bynajmniej w Panasonicu, sobie taką szmatkę. Dlaczego? Tu, jak sobie zobaczycie, ten element stropianowy jest elementem luźnym i tu jest łączenie między drugim elementem. Akurat w tym miejscu będzie nam leciała woda, więc bardzo często miałem kiedyś takie sytuacje, że po wyjechaniu klienci mi dzwonili, że gdzieś tu z podobudowy kapie woda. Musiałem wracać i pokazywać, że to jest ta woda tu z tego filtra. Więc teraz, żeby tego nie robić, podkładam sobie szmatkę. Tu zamykamy zaworki. Popuszczamy zawleczkę. No i to widzicie, podciśnienie zasało, więc prostym patentem jest sobie troszkę tego ciśnienia z powrotem podać. I nam się sam praktycznie filtr otwiera. I mamy filtr siatkowy, pokażemy go, w jakim to jest stanie. Nie jest wcale jakiś tam bardzo brudny, nie wiem, czy go mocno widać, czy nie. Tu w środku go, o tak może pokażę. Nie jest w złym stanie, mówię, no to jest jakość wody uzdatnionej. Tak to wygląda, tutaj nawet za dużo tam paku nie ma. O, zobaczcie. W zasadzie to tylko tyle jest z tych paku, co zostało. Ten filterek umyjemy w wodzie, która była pozyskana z poprzednich filtrów. Gdyby był bardzo brudny, oczywiście bieżąca woda, kran, jak najbardziej
Widzicie takie o, przeczyszczenie go, przemycie w stanie, gdy on jest naprawdę czysty, może się odbyć niewielkie ilości wody. Już mamy go czystego, gotowego do zamontowania. Tu sobie jeszcze troszkę tej wytrę wody. Okay. Siateczkę z powrotem zakładamy. I gdzie ja tam zawleczkę dałem? Tutaj. Zawleczka siedzi luźno, znaczy się, że nie chodzi. Wizualna kontrola, czy gdzieś przypadkiem nie podcieka, czasami się O-ring może podwinąć, nie podcieka. Kolejnym elementem, który musi na przeglądzie sprawdzić, jest zawór bezpieczeństwa. W zasadzie każdy zawór bezpieczeństwa, który się znajduje na instalacji, powinien być przestrzelony. Taki zawór, powinien być przestrzelony. Zobaczyć, czy on w ogóle działa, czy on w razie zwiększenia ciśnienia zadziała. Strzelamy, zadziała nam. Po takim przestrzeleniu warto też spojrzeć, czy przypadkiem nie pokapuje ciągle tutaj woda, bo czasami, gdy woda zawiera w sobie jakiś tam brud, on może podejść tu pod membrankę, może się przyciąć i po prostu może sobie delikatnie kapać. Jeżeli kapie, trzeba z 2-3 strzały jeszcze raz zrobić i wtedy przestaje. Ciśnienie po czyszczeniu tych filtrów i sprawdzeniu nadal jest w porządku, więc tu nie będziemy chyba za bardzo dobijać. Nie ma sensu. Jak już mamy to wiaderko, to możemy sobie strzelić tym zaworkiem i zobaczyć, co się czy on nam działa. Zaworek działa, wszystko ok. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, bo chciałbym uniknąć jakby komentarzy kolegów po fachu, którzy pewnie będą twierdzić, że dlaczego nie jest sprowadzone do kanalizacji to odejście. Ano dlatego, że gdyby było sprowadzone do kanalizacji, to przez długi okres czasu możemy nawet nie mieć pojęcia o tym, że coś nam tutaj strzeliła membrana, coś nam nie działa, coś jest nie tak. Po prostu leciałaby sobie tutaj woda do kanalizacji, my byśmy o tym nie wiedzieli. Gdy woda będzie nam tutaj kapać po ziemi, to oczywiście zaleje trochę nam posadzkę, natomiast mamy przynajmniej jakąkolwiek kontrolę, wiemy, że coś się zaczęło dziać. Pęknie membrana, nie odbiera ciśnienia, wtedy nam pokapuje, wiemy, że wymieniamy membranę. I to wynika z naszego doświadczenia, jest to nasza praktyka, każdy oczywiście może mieć swoją i swoje zdanie na ten temat. Ja wiem zdecydowanie, że lepiej dla nas bynajmniej jest, jak my tego nie podłączamy, bo wtedy wiemy, co się dzieje, kontrolujemy sobie również membrany, chociażby w tym naczyniu przeponowym, bo kilka razy się zdarzyło, że te membrany pękły, bądź wada materiałowa, bądź z jakichś innych przyczyn i bardzo szybko zostało to wyłapane. A tak, dopiero raz do roku, gdy przyjeżdżamy strzelić sobie zaworem, to możemy to dopiero wyłapać. Oczywiście powinno się tymi zaworami strzelić raz na jakiś czas, żeby tak jak mówię, sprawdzić, czy one w ogóle działają, tak samo jak różnicówki wyłączamy, raz na jakiś czas testujemy. I zachęcam do robienia tego, dlatego że no, to jest Wasza czynność obsługowa, to się powinno robić. Ok, czyli mamy tak, zawory bezpieczeństwa mamy sprawdzone, filtry mamy przeczyszczone. Kolejna rzecz, którą teraz będziemy robić i do której również zachęcam, a wiem, że też mało osób to robi, pokręcić troszeczkę tymi zaworami, które przez cały rok nie były używane, nie były ruszane. Warto nimi ruszyć, bo czasami te zawory po prostu się zastaną, a klient będzie chciał któregoś pięknego dnia podejść, coś wyłączyć na szybko i nagle się okaże, że nie wie, co, jak to zrobić. Tu są ograniczniki, widzicie, no nie da się przekręcić tego już dalej w tą stronę, ale znam gigantów, którzy w panice tak panikowali, tak robili, że potrafili to ukręcić i no niestety zawór jest później do wymiany, nie? Więc no gdzieś tam warto poruszyć tym, pokręcić tymi wszystkimi zaworkami. O, widzicie, ten troszkę cięższy chodził, ten już lepiej. Wszystkie te zaworki, które mamy gdzieś tam pod ręką, w miarę dostępne, możemy sobie otwierać, zamykać. Tu są zaworki do nabijania ciśnienia, więc też pojedynczo robimy. Najpierw jeden, później drugi, żebyśmy nie dobili niepotrzebnie ciśnienia do wężownicy. I to są te wszystkie, które gdzieś tam widzimy, mamy do nich dostęp, można byłoby sobie poruszać, podokręcać. No tak jak mówię, żeby troszkę je wzruszyć po tym roku. Ok, czyli to mamy gotowe. Bierzemy się troszkę za czynności elektryczne i tutaj też pomijana bardzo czynność, która powinna się odbywać. Bez względu na to, co mówi protokół producenta, dzisiaj jest bardzo dużo fotowoltaiki na rynku, dom przy domu mają tą fotowoltaikę, te napięcia są naprawdę różne. Widziałem po 260, widziałem po 270, widziałem po 220, więc warto badać
fazy kontrolować, co tu się dzieje na fazie, międzyfazowe prądy, między N a L, więc to teraz będziemy sobie przeprowadzać, a przy okazji dobierając się tutaj do tego panelu elektrycznego sprawdzimy sobie, przetestujemy sobie różnicówki, które tutaj Panasonic nam zamontował na płycie sterującej. Sprawdzimy poprawność ich działania. Trzeba uważać. W tym momencie będziemy pracować na otwartej elektryce, która znajduje się pod napięciem, wobec czego musimy uważać. Co ja robię w pierwszej kolejności, jak tutaj jestem? Wyłączam sobie poprzez testowanie jednocześnie wyłączniki różnicowo-prądowe. Na każdej różnicówce w tablicy, czy gdziekolwiek będziecie mieli taki przycisk test, bądź guziczek mniejszy w jednofazowych, czarnych tych RCA, macie guziczki, no trzeba to potestować raz do roku, czy to faktycznie prawidłowo działa. Kolejną rzecz, którą ja również sprawdzam, bynajmniej u nas tutaj w pompach ciepła, jest, czy sprawdzam te wszystkie nasze przewody, które myśmy montowali, czy one nie wypadają, czy są dobrze zamontowane, czasami gdzieś tam pracownicy popełniają jakiś błąd. Chodzi o to, żeby tutaj nie było przerw w stykach, żeby one były wszystkie dobrze podokręcane. Warto się zobaczyć w jakiejś szczypce, żeby nie dotykać gołymi dłońmi tych przewodów. Co podłączaliśmy? Podłączyliśmy tutaj jeszcze zawór trójdrogowy. No i mamy podłączone pompy obiegowe do tych właśnie obiegów grzewczych, które mamy tutaj. Tu są dwa obiegi. Obieg bezpośredni grzejnikowy, drugi obieg do podłogówki. Tu sobie mieszamy temperaturą. Czujniki zasilania. Standardowa grupa pompowa na sprzęgle. Wszystko od Maybes. Pomp nie będziemy odpowietrzać, dlatego że tutaj powietrza nie ma. Jest wszystko fajnie, chodzi, nie ma sensu ich odpowietrzać. Ok, to jest ta grupa płyta rozszerzeń, która steruje tymi dwoma obiegami grzewczymi na podstawie czujników temperatury, które są tutaj u góry zasilania dwa postawione. Ok, mamy sprawdzone, że wszystko jest tutaj ok, przewody się zgadza, wszystko, możemy sobie spróbować jeszcze zobaczyć, czy to na pewno wszystko jest dobrze podokręcane. Natomiast jeżeli przewód nie wylatuje, to domyślamy się, że jest wszystko ok. Ok, dobra. Mierzymy napięcia, jakie się pojawiają nam na fazach. To będą wciąż te same fazy na tych dwóch, natomiast ja zawsze mierzę i tu, i tu. Więc pierwsze pomiary, które wykonujemy, ja zaraz będę je spisywał. Pomiar napięcia 240 na L1, 245 na L2 i 238 na L3. Widzicie, że każde jest inne, więc i to dosyć duża jest rozbieżność, więc warto to sobie kontrolować. My sobie to zapiszemy tu z tyłu. L1, L2, L3, 240, 245, 238 i teraz zapiszemy L1 do N, do L2, L1 do L3, L2 do L3. Tu jeszcze skontrolujemy. Tam 240, 245 tutaj mieliśmy. Tu się nam powtarza i 260, to się nam powtarza. I teraz możemy sobie zmierzyć prądy międzyfazowe 4,2,3, 4,2,1 i 4,2,5. 4,2,3, 4,2,1, 4,2,5. Warto sobie to notować, zapisywać. Zwłaszcza jak jest fotowoltaika, żebyśmy pamiętali, co się dzieje. Ok, czyli pod kątem elektrycznym mamy sprawdzony ten układ. Wobec tego możemy śmiało zamykać tą tablicę. Co właśnie uczynimy?
uprzednio włączmy sobie zasilanie, żeby nie trzeba było tego wszystkiego na nowo ruszać. Tu u góry znajduje się powietrznik, który ja też lubię sobie na grzałce otworzyć, żeby gdzieś tam jakieś się powietrze dostało w czasie pracy przez ten rok czasu, to warto to odpuścić, odpowietrzyć, żeby tam się bąbel nie zrobił, żeby nie wywalił nam termik grzałki. Dlatego, że jak wyrzuci nam termik grzałki ze względu na to, że grzałka była zapowietrzona, no niestety mamy przyjazd serwisowy, musimy to na własny koszt zrobić. Pół biedy, że jest blisko, gorzej jak mamy dalej i musimy zrobić to w sobotę, bo klientowi wywalił alarm, a my szykujemy się do grilla. Więc polecam to robić regularnie, jak jesteśmy tylko przy urządzeniu, robić wszystkie te czynności skrupulatnie, dlatego że to nam ograniczy przyjazdy. A raz do roku klient jest zobowiązany w okresie gwarancji, żeby wykonać taki przegląd. To jest po stronie zawsze klienta, żeby to przypilnować. My w firmie mamy swój system, w którym przypominamy o tych przeglądach. Natomiast warto też samemu pamiętać o tym, bo to nie jest nasz obowiązek, a obowiązek użytkownika zawsze pompy ciepła, żeby wykonać taki przegląd, zgłosić pompę do takiego przeglądu. Ok, dobra. Czyli tu mamy czynności zakończone. Prąd podaliśmy, bo się świeci. Mamy otwartą pompę. Przepływ mamy tutaj otwarty przy filtrach, więc możemy sobie zamykać tą jednostkę wewnętrzną. Tu na kotłowni również czynności mamy już te przeglądowe zakończone. Jeszcze jest jedna rzecz, którą za chwilkę sprawdzimy. Mianowicie anoda w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, bo mamy tutaj zbiornik na anodzie. Jeżeli to są zbiorniki nierdzewne, to takiego czegoś nie trzeba robić. Różne są anody, można czasami sprawdzić poprzez oporność na anody, albo tak jak my tu zrobimy, po prostu wizualnie sprawdzimy sobie, jak ona wygląda, w jakim jest stanie i damy zalecenie, czy ją wymienimy, czy nie wymienimy. Raz w roku warto przeprowadzić taką kontrolę anody. Czasami producenci zbiorników wymagają, żeby nawet dwa razy do roku to robić. Niech będę tego komentował, natomiast raz do roku minimum warto sobie to zrobić. Zbiornik, który pracuje, stalowy, malowany, bez anody sprawnej, tej magnetycznej, no po prostu koloduje od środka i będzie za ileś tam lat do wymiany. Co może stać się problematyczne, jeżeli dojdzie do przecieku 24 bądź 5 grudnia i nikt nie odbierze telefonu, żeby to zrobić. Więc warto też o tym pamiętać, że tu raczej kieruję słowa do inwestorów, żeby jednak zwracać uwagę na to, czy serwisant to sprawdził, czy nie sprawdził. Ja mówię, czasami robimy pomiar rezystancji, czasami sobie rozkręcamy. Dzisiaj to będziemy rozkręcać, pokażemy, jak to wygląda. Żeby rozkręcić to, no to warto się zabezpieczyć. Trzeba zamknąć dopływ zimnej wody, poprosić inwestora o spuszczenie ciepłej wody w zbiorniku, żeby pozbyć się ciśnienia, które może spowodować, że najzwyczajniej w świecie będziemy za chwilę cali mokrzy. Ja tylko sobie poukładam sprzęt. Dobrze, teraz tak. Większy klucz może być taki, czasami potrzebna jest nasada. My wiemy, że w tym zbiorniku nasadka nie jest potrzebna, więc nie będziemy bawić się z kluczem nasadowym. Przeważnie rozwiązania są podobne u wielu producentów, czyli od góry zdejmowana jest osłona, najczęściej plastikowa, i jak widzicie, tu jest od góry jest montowana anoda. To jest anoda magnetyczna, wkręcona. Niekiedy trzeba trochę więcej tego newtona przyłożyć, tu nam w miarę to idzie ok. Tak jak mówię, czasami jest tutaj to głębiej, więc specjalne są klucze nasadowe. My tutaj akurat przy tych zbiornikach nie musimy tego używać. I wyciągamy sobie anodę. Zobaczcie, jak anoda wygląda. To jest cała ta korozja, która normalnie byłaby już w zbiorniku. Ja nie będę tego dalej wyciągał, chociaż troszkę może jeszcze tam. Ona będzie się już nadawała do wymiany. Więc to też klientowi zgłosimy do wymiany. Mam nadzieję, że w miarę szybko się pojawimy na wymianę. Anody kosztują do 150 zł te magnesowe. Trzeba znać średnicę. Tutaj, tu jest 5,4, jak się nie mylę.
dobrać anodę. Wymiana jest, jak widzicie, to jest banalnie prosta rzecz. Można sobie samemu ją wymieniać, więc nie jest nic trudnego. Sprawdzamy tylko później po dokręceniu, czy nam nic nie leci, po puszczeniu ciśnienia z powrotem i mamy zabezpieczony zasobnik ciepłej wody użytkowej. A wiem, że wielu klientów nawet nie ma świadomości takiej, że coś takiego tutaj jest, bo instalatorzy po prostu montują i wychodzą, nic nie szkoląc, nie mówiąc, na co zwracać uwagę. Dobra, my puszczamy sobie ciśnienie. Sprawdzimy sobie wizualnie, czy tutaj nam nic nie poleciało, żeby też klientowi nie zalać domu, bo coś nie zostało dokręcone. Ok, więc anoda jest sprawdzona, będzie adnotacja, że jest do wymiany. Nie trzeba jakoś tam panicznie już się śpieszyć, że to już dzisiaj, teraz, natomiast jest już do wymiany. My sobie tu zasłonię dane klienta. Sprawdzenie stanu anody, tak, do wymiany. Wymiany. Teraz tak, to sobie zrobimy na agregacie, podkładki, wentylatory, wszystko. Sprawne rdzenie szczelności jest szczelne, wszystko, zaciski sprawdziliśmy. Zaraz wykonamy jeszcze testy urządzenia. No i tu sprawdzamy teraz szczelność układu chłodniczego, najpierw z tej strony, później będąc przy urządzeniu zewnętrznym, sprawdzimy sobie szczelność na układzie, na urządzeniu zewnętrznym. Sprawdzamy to testerem. Jeżeli dojdzie do jakiejś nieszczelności, trzeba ją zlikwidować. Czasami, też zwróćcie na to uwagę, jak dotkniemy się, to też nam będzie sygnalizował czujnik, że coś jest nie tak. Widzicie, jak przytykam. Zwróćcie też uwagę, żeby nie dotknąć, bo wam pokaże nieszczelność. Trzeba taki jakiś tam niewielki przestrzeń zachować. Gdyby był przeciek, to byłoby widać, to warto też robić na włączonym urządzeniu. Zaraz my to też zrobimy tak, żeby przy jednostce zewnętrznej, bo wtedy się wytwarza ciśnienie większe i będzie widać. No tutaj na razie nie widzę, że była jakiś był problem z tą kontrolą szczelności. Ok. Warto sobie spisać też parametry pracy takiej pompy ciepła, żebyśmy wiedzieli, jak ona pracuje. My możemy wejść tutaj w sprawdzenie systemu i teraz zobaczymy, jak ta pompa pracowała, czy ekonomicznie, czy nieekonomicznie, jaka była praca spężarki. Zaraz będziemy sobie to wszystko omawiać i sprawdzać, czy coś mamy do korygowania. Z wcześniejszego wywiadu wiemy, że wszystko jest tutaj w porządku z ogrzewaniem, więc nie będziemy zmieniać parametrów pracy. Pobór energii bierzemy za rok, bo jesteśmy na przeglądzie rocznym. Bierzemy za rok, to jest całkowity pobór energii, niecałe 7000 kWh, przypominam 300-metrowy. Wysoka zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej, wysokie zapotrzebowanie na ciepło w domu, więc i zużycie będzie wysokie. Mamy 4648 kWh i zrobimy sobie tak, licznik, pobór, produkcja COP. Dla CO, dla CWU i dla chłodzenia. Tutaj nie używamy chłodzenia, natomiast warto to też notować. 4648 dla chłodzenia nic i woda 2300 305. Widzicie, tego zużycia jest dosyć dużo, tej wody. Idziemy sobie do produkcji, czyli będziemy wiedzieć, co ona w tym czasie zrobiła, przyjmując na siebie, pobierając taki prąd, wytworzyła nam w ogrzewaniu 15000 kWh ciepła, nic z chłodzenia i zobaczcie, bardzo dużo ciepła dla celów ciepłej wody użytkowej. No, wynika to z indywidualnych preferencji użytkowników, nie możemy zabronić nikomu kąpania się. Natomiast no widać tutaj po tych zużyciach, że to jest dosyć duże zużycie ciepłej wody użytkowej. No i sprawdzamy sobie sprawność roczną. Sprawność dla ogrzewania 3,2, więc bardzo fajna. Dla ogrzewania 0, dla wody 2,6. Ok, co my możemy sobie zobaczyć dalej? Jeżeli pompa nam już wystartuje, możemy sobie sprawdzić, jaka tutaj jest różnica w zasilaniu i w powrocie. Tak, to też musimy sobie odnotować. Sprawdzamy sobie historię błędów, tu się nic nigdy nie działo.
Sprawdzamy sobie czas pracy i ilość włączeń i wyłączeń. I teraz mamy tak, ilość włączeń i wyłączeń. Ja sobie to tylko zapiszę. Czasy. Sprężarka. Włączenie mamy 4969 włączeń. I czas pracy mamy 4012 godzin. Więc sprężarka bardzo prawidłowo pracuje. Około 40 kilku minut ma czasu pracy. Więc ma co robić. Tutaj jest jeszcze taki 100-litrowy buforek. Ma co robić. Widzicie, że dosyć duży budynek jest, więc też dosyć mocno sobie tutaj nią pracujemy. Ja myślę, że w tym roku spróbujemy ograniczyć jej moc poprzez tryb cichy i zobaczymy w następnym roku, jak ona będzie pracowała, czy się nam troszkę tutaj ten czas pracy wydłuży. I to samo mamy grzałka. Grzałka pracowała przez cały rok czasu tylko jedną godzinę. Przypominam jeszcze raz, ten licznik energii, który tutaj czytywaliśmy, nie zlicza grzałki. Grzałkę sobie możemy logicznie przemnożyć. Mamy jedną godzinę pracy grzałki. Grzałka jest 9-kilowatowa, więc mamy 9 kWh, zakładając, że grzałka pracowała w maksymalnym swoim obciążeniu. Więc 9 kWh dodajemy do tych kWh, które do sumy tych dwóch, no i nam wychodzi łączny pobór energii pobrany przez pompę ciepła. Oczywiście tu jeszcze są jakieś pompki obiegowe, których są, też nigdzie nie są zliczane, więc to mogą być te przekłamania, o których forum krzyczy, że Panasonic przekłamuje. Czyli grzałkę mieliśmy tutaj na CO 1 godzina, na CWU 0 godzin. Ok, sprawdźmy sobie jeszcze ustawienia, jakie tu są zrobione, jeżeli chodzi o ogrzewanie. No właśnie, tutaj macie, zobaczcie, pierwsza strona, 45 stopni jest ustawiona przy minus 8 stopniach. To jest ustawienie grzejnikowe, 35 stopni dla plus 15, więc ta krzywa jest tak między innymi troszkę nachylona. My to zjedziemy tutaj sobie na minus 15, troszkę damy jej więcej pomodelować i będziemy czekać na odzew klienta, czy mu się to zgadza, czy nie. Tu 37 do 20, też to już jest taka preferencja bardziej klienta, żeby to było troszkę jeszcze dłużej podgrzewane, więc zostawiamy. Wyłączenie grzania 17 stopni, delta T na grzaniu mocna 9, zjedziemy na 7, zewnętrzna dla grzałki przy minus 8 stopniach grzałki. CO przez 3 godziny sobie pracuje, tutaj trzeba troszkę wydłużyć ten czas pracy, CWU przez 1,5 godziny, wygrzewamy zasobnik przy minus 6 stopniach, to jest komfortowe ustawienie dla klientów, więc też tutaj nie będziemy tego zmieniać. W ustawieniach serwisowych możemy sobie sprawdzić, jak pompa pracuje, ale też przejdziemy tutaj zaraz do tego menu serwisowego i pokażemy, jak w menu serwisowym pracuje sobie pompa. My mamy nominalny przepływ, który musimy ustawić tutaj dla tej pompy, który ustawiamy sobie tutaj w tym miejscu. 47 ml na minutę to jest dużo, ta pompa nie potrzebuje takiego przepływu. Zobaczymy, jak ona teraz popracuje sobie. Zaraz pewnie ten przepływ trochę spadnie. Zobaczycie też po wskazówce, że nie podciśnienie się mniejsze wytworzyło, więc też już mniej dajemy. I możemy tak zostawić. Odnotujemy sobie tylko, że zmiana prędkości max pompy obiegowej 0 razy 7A i to nam dało 37,3 litry na minutę. Ja zawsze takie istotniejsze rzeczy zmieniam, nastawy temperatur nie notuję, nie ma to większego dla mnie sensu. Ok, no i mamy, jeżeli chodzi o to sprawdzenie, mamy już tutaj to gotowe. Teraz musimy wejść w menu serwisowe, żeby sprawdzić przepływy i czy urządzenia takie jak zawór trójdrogowy, czy grzałki, czy to wszystko się prawidłowo załącza, czy to wszystko działa. Więc co robimy? Wchodzimy sobie w sprawdzenie siłownika, uruchamiamy sobie pompę, tą obiegową, która tutaj jest w środku. Znowu widzicie, ona poszła pełną mocą, już bez względu na tamte nasze nastawienie i wskazuje nam 50 litrów przepływu. To jest, pracuje sobie pompa na CO. Skąd wiemy? Albo zawór trójdrogowy mam ustawiony na grzaniu. Przełączamy go na zbiornik, wracamy do wskazań pompy i tu zapewne troszeczkę spadnie, bo wężownica ma inną pojemność, ma troszkę, pewnie będzie mniejszy miała przepust, natomiast cały czas jest nominalny.
Widzicie, to podciśnienie, które jest wytwarzane przez pompę, powoduje, to jest małym wężykiem doprowadzone do tego manometru, powoduje, że ten manometr spada. Wobec tego ciśnienie, które my sprawdzamy, czy jest w układzie, raczej sprawdzamy ciśnienie statyczne, a nie dynamiczne, czyli statyczne, czyli wtedy, gdy pompa obiegowa nie pracuje. Czyli mamy tu 39,1 i to też odnotowujemy sobie tutaj. Ok. Sprawdzamy dodatkowe pompy. Tu będą pompy strefy pierwszej, strefy drugiej. Tutaj będziemy sprawdzać te pompy, nie w tym. Gdybyście mieli jedną pompę za buforem, sprawdzamy tutaj. Sprawdzamy zawór trójdrogowy, który się znajduje nam tutaj. I on jest na dole, jest na zbiorniku. Nam się przełączył. Przyłączamy go z powrotem na grzanie. Tutaj nie wiem, czy go widać na filmie, ale tu się taki zalek podnosił. Działa nam prawidłowo, jesteśmy pewni, że wszystko ok. Grzałka rezerwowa, grzałka zbiorniku, gdybyśmy mieli do zbiornika dołączona, to załączona, nic nie wyrzuca nam prądu. Alarmu dźwiękowego nie mamy, więc nie musimy tego sprawdzać. Pompa strefy pierwszej, włączamy pompę strefy pierwszej. I to jest ta pompa. Ona nam wystartowała. Pompa strefy drugiej. Również wystartowała. Wyłączamy. Zawór mieszający strefy drugiej. Mamy tylko i wyłącznie zawór mieszający strefy drugiej. Włączamy, żeby go otworzyć. Wobec tego on się przestawia teraz na plus. On ma swój czas przestawiania, więc będzie widać, jak on się przestawia. Ja nie wiem, czy to będzie widać tak na filmie. Natomiast widać, że tu się powolutku taka kreseczka robi, ale widać go, że zobaczcie, on się nam przestawia. Otwiera się nam prawidłowo. Będziemy go teraz zamykać, przestawi nam się na zamykanie. Zamyka nam się również prawidłowo. On ma 140 sekund otwarcia i zamknięcia, więc nie będziemy tutaj tak długo czekać. Najważniejsze, żeby sprawdzić, czy on prawidłowo reaguje i czy on się otwiera i zamyka w pełni. Źródła biwalentnego nie mamy. To są wszystkie opcje, które się pojawiają po podłączeniu płyty dodatkowej. Po sprawdzeniu możemy stwierdzić śmiało, że pompa pracuje prawidłowo. Jeżeli chodzi o układ w kotłowni, mamy wszystkie czynności zakończone. Idziemy wobec tego na zewnątrz budynku. Zobaczymy sobie po drodze pompę, która kiedyś tu pracowała do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Idziemy, sprawdzimy czynności, zrobimy sprawdzające przy jednostce wewnętrznej. Jesteśmy już w jednostce zewnętrznej z inwestorem, z klientem, z panem Szepkiem. Dzień dobry. Z właścicielem domu. Współwłaścicielem chyba, nie? Tak, tak. Współwłaścicielem tak, domu. Jesteśmy przy jednostce zewnętrznej. Pompa jest dosyć mocna. Czy ona hałasuje? Macie jakiś problem z tym, że słychać, czy sąsiedzi przychodzą, że coś się dzieje? Nie, kompletnie. Szczerze mówiąc, jak tylko się przy niej stoi, to ją tak słychać. Jak się jest z drugiej strony domu, od strony wjazdu do garażu, nie słychać jej w ogóle. Nawet tu bokiem, jak się przechodzi, też się nie słychać. Z sąsiadami rozmawiałem, pytałem, nie skarżą się. Więc jest ok. Jest ok. My tutaj mamy fajnie to zamontowane, bo jest jakby zrobiony naturalny okapnik z tej podbitki. Jest wysunięty dach dosyć mocno, więc pompa nie jest zabrudzona. Co robimy sobie tutaj, jeżeli chodzi o ten przegląd? No musimy sprawdzić wibroizolację. My mamy tutaj te bigfooty zamontowane, więc tak naprawdę to wszystko stoi sztywno i jest dobrze zamontowane, ta pompa nam nie odfrunie. Musimy sprawdzić, czy wentylatory nam prawidłowo pracują, czy się tutaj bez oporów obracają. Jak to zrobić? No najlepiej byłoby po prostu tą pompę uruchomić, to co my wcześniej zrobiliśmy, bądź można rozkręcić sobie czterema śrubkami te osłony i ręcznie, manualnie to sprawdzić. Myśmy to sprawdzali przy pracy, nie słychać było, żeby coś uderzało. Tu też jeszcze uwaga, czasami zbiera się lód na tej przednim panelu, który dostaje się tutaj do tej obudowy i
czasami mamy taki sygnał od klientów, że coś trekocze przy jednostce zewnętrznej. No warto wtedy odpiąć sobie tą budowę, skruszyć ten lód, bo to lód, który wchodzi na łopaty, uderza łopatkę, może połamać. Słyszycie, pompa nam się załącza, przełączyły się zawory, załącza się nam sprężarka i mamy piękny przykład tego, że pompa się kręci, wentylatory się kręcą. Będzie słychać teraz hałas. Przemek jest mniej więcej jakieś 2 metry od tej pompy w tym momencie, więc prawdopodobnie będzie, chociaż ja nie wiem, czy to nie mój mikrofon będzie chwytał, więc ja się odsunę około metra od tej pompy. I tak ona pracuje. Nie jest to zapewne największe obciążenie tej pompy, ale gdzieś tam wizualnie można gdzieś tam sobie posłuchać, jak to chodzi. Panie Przemku, jeszcze pytanie odnośnie, bo mamy odpływ skroplin wyprowadzony po prostu na trawnik. Zamarza tutaj coś się dzieje, obladza się mocno gdzieś tam w tym ciągu komunikacyjnym, to co tutaj mamy? Znaczy ja tutaj na zimę odprowadzam inaczej, podłączam taki przenośny przewód plastikowy, który mi został jeszcze z budowy, z instalacji wodnej, więc ja go sobie podłączam i odprowadzam bardziej na ogród i tam sobie ta woda spływa. Okej. Okay. No tutaj pytam się ze względu na to, że mamy jakkolwiek ten ciąg komunikacyjny. Nie jest to centralnie w tym ciągu, ale warto zwrócić uwagę. Nie, to właśnie tak jest oddalone, bo na pewno gdyby tu woda spływała, to zaraz by zamarzła w zimie, więc byłoby lodowisko, a to już niebezpieczeństwo. No dobra, rozkręcamy sobie tą pompę. Zrobimy sobie tutaj też kontrolę szczelności. Niech ona sobie pracuje. Nie powinno się generalnie wykonywać czynności przeglądowych przy pracującej pompie. Natomiast ja to robię specjalnie dlatego, żeby sobie właśnie sprawdzić tą szczelność pod ciśnieniem, które wytwarza się w tym momencie. Bo gdyby był jakiś tam mikroprzeciek, możemy go detektorem nie wykryć, a jak już pompa pracuje na ciśnieniu, będzie łatwiej go wykryć. Oczywiście przestrzegam przed tym. Należy być ostrożnym. Okay. Ja jeszcze tylko podejdę sobie po kluczyk, sprawdzimy zawory serwisowe, czy są też w porządku, czy nie lecą. Czasami te zawory też są źródłem problemów. Wszystko jest w porządku. I sprawdzimy też zawory odcinające. Tu jest imbusowy zawór. Czasami też potrafi tędy sobie polecieć. Nasza kontrola będzie polegała na wizualnej kontroli, czy gdzieś się nie pojawiają wycieki. Generalnie układ jest szczelny, pompa nam pracuje, to też można sprawdzić po parametrach, można po wydajności, można zważyć też gaz, wrzucić go z powrotem, jest kilka jakby metod, natomiast ta wymagana. Jest prezentowana w tym momencie. Ok, wszystko mamy tu w porządku. No dobrze, możemy sobie sprawdzić teraz jeszcze gdzieś, gdzie mam miernik. Nie mam miernika, możemy sobie sprawdzić pod obciążeniem jeszcze tutaj te napięcia. Tam już sprawdzaliśmy, że wszystko w porządku. Więc jeżeli chodzi o jednostkę zewnętrzną, to tą kontrolę mamy przeprowadzoną szczelności i jest zakończona.
Więc sprawdzaliśmy wibrolizatory, sprawdzamy, że wszystko nam się ładnie kręci. Odprowadzenie skropin jest prawidłowe, cały czas drożne. Widzicie, skropinki sobie tutaj gdzieś tam powolutku kapią. Dobrze mi pan Przemek tu podpowiedział. Chciałem sobie za ślepkę zabrać jedną. O! Nie udało się, na następnej pompie zabierzemy. Przemko, jak koszty użytkowania tej pompy? Jak pan ocenia? Było warto, czy naciągnęliśmy tylko? Oczywiście, że było warto. Po pierwsze, to jest zaoszczędzony czas, to jest najważniejsze. Chodzi tutaj o przewożenie, w moim wypadku jako groszku, zasypywanie, co 7 dni czyszczenie pieca. Mhm. No nie jest to czysta robota. To jest jedno. Druga rzecz, samo z tamtego pieca, przygotowanie go do pracy w tym domu, to prawie zajęło pół sezonu grzewczego, żeby poustawiać odpowiednie parametry. To jak się ustawiło, to się korzystało z jednego rodzaju już ekogroszku, kaloryczność 28-29, tego powiedzmy najlepszego. To jest to. Drugie, po sprawdzeniu, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej, porównać mogłem lata 20-21, okres zimowy, i 21-22, bo wtedy w lutym 20 była też fotowoltaika założona, więc to jest takie najbardziej miarodajne. Średnie zużycie w ekogroszku wychodziło między 4-4,5 tony, w zależności od okresu zimowego. No to te 900 zł średnio jestem do przodu, tak? Po tym sezonie zimowym, który był teraz. No i mówię, no samo to, że oszczędność czasu i mogłem poświęcić pracę, którą musiałem wykonać przy piecu, na coś innego. I komfort ciepłej wody, komfort w domu ciepły macie? Tu się nic nie zmieniło. W domu, ponieważ część rodziny jest zimniuchami, potrzebują ciepła, więc w domu jest ustawione, żeby było tak 23 stopnie. I tak samo było przy piecu, więc wszystko zostało spełnione przy naszych warunkach zimowych, które panowały w ostatniej zimy. Tak? I mam nadzieję, że tak będzie i teraz. Super. No zobaczymy, ja też mam taką nadzieję. Grzejników nie ruszaliśmy, tu była tylko płukana instalacja i tutaj nie było wymiany chyba grzejników. Nie było wymiany grzejników, wszystko było adaptowane do tego, co jest. Jedyne to było wymiana właśnie tej pompy ciepła starej, bo ona grzała w lecie mi wodę, żeby nie uruchamiać pieca. Piec chodził tylko w okresie zimowym, tak naprawdę start był zawsze z początkiem października. Wyłączanie, wygaszanie, jak ja to zawsze się śmiałem, było w majówkę, czasami dzień, dwie po. No. Przez cały ten okres ten piec chodził non-stop, tak? Więc w lecie pompa ciepła, ciepłą wodę użytkową, natomiast w okresie zimowym no, pompa nie funkcjonowała, choć była wpięta w instalację cały czas, robił to piec. Okej. Czyli jak widać, no nie ma co się chyba bać za bardzo, nie? Nie ma co się bać. Wiadomo, że no, nie można też porównywać, jeżeli chodzi o koszty, bo każdy ma różny budynek, różne warianty i różne własne, prywatne usposobienia. Natomiast na pewno warto z tego skorzystać, no i zapewne dla ekologii, tak? Tutaj też pozyskiwaliśmy dofinansowanie do tej pompy. Tak, oczywiście. Prawda? Zostało też złożony wniosek, rozpatrzony pozytywnie, dofinansowanie jak najbardziej otrzymaliśmy. Skorzystaliśmy z tego. I jeszcze nas czeka ulga termomodernizacyjna, prawda? Tak. To, co dzisiaj wspominałem, że jeszcze w tym roku trzeba to rozliczyć. Stary piec został zezłomowany, udokumentowane wszystko i w ochronie środowiska wszystko załatwione. Zaakceptowali wniosek i wszystko zostało przyjęte. Super, no to cieszę się, mam nadzieję, że będzie służyć. To jest nasz pierwszy rok. Po pierwszym roku widać, że to wygląda fajnie. Ja myślę, że ta pompa będzie się jeszcze troszeczkę uczyła. My troszkę teraz zmieniliśmy jeszcze pod nieobecność Przemka i kamery. Doradziłem troszeczkę, żeby podnieść temperaturę ciepłej wody użytkowej, bo pracowaliśmy na 45 stopniach, będziemy teraz pracować do 50 stopni. To prawdopodobnie pozwoli nam ograniczyć liczbę startów dla ciepłej wody użytkowej, dlatego że będzie więcej tej wody jakby mieszanej w kranie z zimną, wobec czego mniej ciepłej będziemy pobierać ze zbiornika, w teorii mniej się powinna pompa załączać. Zobaczymy sobie po roku czasu.
Jak nas pan Przemek zaprosi za rok na przegląd, będziemy mogli sobie skorygować kolejne parametry. Deczko skorygowaliśmy, skorygowaliśmy deltę, deczko skorygowaliśmy krzywą grzewczą i zmieniliśmy sobie ciepłą wodę użytkową. Zobaczymy, jak to wpłynie na dalsze użytkowanie pompy ciepła, bo ona się cały czas nas uczy, uczy się użytkowników, więc dużo pan podchodzi do tego sterownika, dużo tutaj pan zmienia tą temperaturę. W tym? No. Znaczy był taki okres, gdzie było bodajże w październiku, pod koniec października było trochę cieplej, więc obniżyłem trochę temperaturę tam na tej skali minus 1, minus 2 zszedłem. Natomiast później wróciłem do parametrów, które były ustawione pierwotnie na ten stan zerowy i nic więcej w niej nie ruszałem. Tak? Okay, po prostu tylko przechodziłem, oglądałem. Ja wczoraj byłem na przeglądzie wczoraj, pamiętam u państwa, tak, też to rolnicy z kolei, starsi troszkę ludzie, i dowiedziałem się, że oni od momentu uruchomienia pompy ciepła ani razu jeszcze nie dotknęli sterownika, bo się boją. No nie, ja z ciekawości zaglądałem w historię, czy nie pojawiają się jakieś błędy, tak, ile razy się załączała, wyłączała, tak sprawdzałem, też sobie pozwoliłem jako nowy użytkownik wysłać do waszej firmy zapytanie, czy ze zdjęcia oczywiście wyświetlacza, czy to działa w porządku, czy tak powinno być, czy jest ok. Zwrotna informacja przyszła, że jak najbardziej. Żadnych historii z błędami nie było, więc... No tylko się cieszyć takim. Tak jest. Okej, okay, słuchajcie moi drodzy, dziękujemy panu Przemkowi za zaproszenie. Dzięki, że mogliśmy zrobić ten przegląd przed kamerą u pana. Kamień serca, że wszystko fajnie i nie ma żadnego problemu. Życzyłbym sobie takich przeglądów za każdym razem jak najwięcej. Tu nam pozostanie jeszcze jedna rzecz. Kontrola parownika, jak go wcześniej sprawdziłem, Przemek, jakbyś mógł pokazać jeszcze w jakim stanie jest parownik, czyli to, co mamy tu z tyłu, bo Przemek może nie wiedzieć. Czyli to, co jest tutaj. On jest czyściutki, musicie dbać o to, żeby nie był jakimiś tam liśćmi osypany, czasami sierść kotów, psów, które zamieszkują. Tu się pojawia igiełki, nie igiełki, w nowych budynkach bardzo często stropian przy produkcji, przy kładzeniu elewacji. No musi być tutaj przepływ, one te lamerki tutaj muszą być wolne, one są lekko przykurzone, natomiast nie kwalifikują się do jakiegoś tam głębokiego czyszczenia. Będziemy kontrolować sobie to w następnym roku, będziemy sobie to czyścić, jak będzie taka konieczność. Ok, kończymy czynności przeglądowe wypełnionym protokołem podbitym. My robimy sobie zdjęcie dla pana Przemka, zostawiamy protokół do archiwum. W następnym roku na podstawie tego protokołu będziemy porównywać. No, życzę wam, żeby wasze pompy też tak były w miarę dogłębnie przeglądane, bo to sprawia, że one naprawdę, żywotność jest będzie długa i też kontrolujemy koszty, kontrolujemy parametry, możemy wielu rzeczom zapobiec. Klienci niejednokrotnie nawet nie wiedzą, że coś się dzieje z ich pompą, bo nie mają po prostu pojęcia, że coś mogłoby się wydarzyć albo że parametry są inne. Co na przykład zaobserwowaliśmy niejednokrotnie w instalacjach, które my serwisujemy, ale są montowane przez inne firmy. Pompa grzeje, klienci zadowoleni, okazuje się, że tak taktuje jak szalona. No ciepło jest, ale sprężarka jest już na wykończeniu po roku czy po dwóch, więc to warto sobie kontrolować. Zapraszam na następne filmiki. Pokażemy też troszeczkę od strony praktycznej obsługę takich pomp. I do zobaczenia.